Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w poszukiwaniu złota na Alasce, czyli Gold Rush The Game. Zanim zaczniemy, serdecznie dziękuję za wszystkie polubienia, subskrypcje, komentarze, które pojawiły się po opublikowaniu poprzedniego odcinka. Jest to dla mnie olbrzymia zachęta, żeby nagrywać więcej, a do niezdecydowanych mała prośba. Widzisz tę łapkę z kciukiem w górę pod filmem? Kliknij na niej proszę, abym wiedział, że warto zrobić kolejny odcinek. Nie spodoba Ci się? Zawsze możesz kliknąć jeszcze raz i po sprawie. Jeżeli oglądasz kolejny mój film, a jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj proszę i kliknij na dzwoneczku w prawym górnym rogu ekranu, aby na bieżąco wiedzieć, kiedy pojawi się nowy odcinek. Uważasz, że robisz coś lepiej? Masz uwagi, pytania, prośby? Zostaw komentarz. Odpowiem na pewno, a jeżeli komentarz okaże się naprawdę ciekawy, wspomnę o Tobie w następnym odcinku. A teraz do rzeczy. Stoję przed sklepem i to nie bez powodu, można powiedzieć, ponieważ właśnie zepsuło mi się koło w ciężarówce. Jedno mam, jak widać, na pace, ale to też jest zepsute, uszkodzone. Zapomniałem sprzedać. Natomiast na działce czeka koparka z uszkodzonym przewodem hydraulicznym. Nie pozostaje zatem nic innego, jak udać się do sklepu, do działu części zamiennych i oczywiście odpowiednie rzeczy kupić. Koło. Raz. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie zrobić zapasu części i nie trzymać ich gdzieś w szopie, czy jeszcze bliżej maszyn i nie wymieniać na bieżąco. Wąż hydrauliczny, węże chyba były tutaj, gdzie w ogóle są węże i przewody. Tak, to jest właśnie to. Jeden biorę i wystarczy. Na razie tyle. Pieniędzy, jak widać, trochę jeszcze mam, złota trochę mam. Nie idzie mi to kopanie tak dobrze, jakbym chciał. To znaczy wydajność jego wcale nie jest taka duża. Nie wiem dlaczego, ale co zrobić? Dobra, w takim razie nie można otworzyć klapy, a to dlaczego? Już można. Po ostatniej aktualizacji zauważyłem rzecz fajną, można powiedzieć jedną, a mianowicie to, że to jest zepsute koła, to, że pojawiają się fajne komunikaty. No na przykład właśnie jak się kopie ręcznie, wiaderko jest pełne. Nie pamiętam, czy te komunikaty kiedyś na początku były, czy nie. W każdym razie mnie one znikły. Ok, samochód na podnośniku. No to w takim razie sobie kucnę. I wkrętarka jest. Jedziemy. Jak powiedziałem, kiedyś były takie komunikaty pod tytułem, że nie można jechać z zaciągniętym ręcznym hamulcem na przykład i parę innych. Potem jakoś przestały być, gdzieś znikły, a teraz pojawiły się znowu i to jest fajne, bo tak to człowiek zgadywał, czy to wiaderko już jest pełne, czy jeszcze do niego sypać, czy nie na przykład, a teraz wiadomo na pewno. To jest stare koło, na to nie patrzeć. Co ja tu jeszcze mam? Jakiś krzywy ząb, a nawet trzy. A w zasadzie to tak. W zasadzie to powiem szczerze, że koparka też już wygląda tak, jakby wymagała stomatologa. Więc oprócz tego koła, które... Przepraszam, oprócz tego przewodu hydraulicznego, który będę wymieniał za chwilę, chyba dobrze byłoby wymienić jej też kilka zębów. Ale najpierw koło i potem cała reszta. Tak patrzę, żeby wszystkie śruby dokręcić jak należy. I już. I mamy. Samochód mamy naprawiony. Będzie można znowu troszkę szybciej pojeździć. Podnośnik zabieram. Jedyne, co mi się nie podoba w tej chwili, to to, aha, ja jestem w kucki, że jak odłożę ten podnośnik, to chyba dalej będę miał, a nie,
a ostatnio jakoś tak bardzo długo miałem ikony podnośnika tutaj. No to cóż, zabieram mój przewód, no przecież po niego przede wszystkim przyjechałem. Okej. I tak sobie pomyślałem, że może rzeczywiście ze 2-3 zęby dokupię. Nie wpływa to co prawda na wydajność koparki, a jedynie chyba na jej estetykę, ale myślę, że warto mieć. Ząb razy 3. Co ja zrobiłem? A nie jest. Są, lewitują tutaj. Dobrze, wrzucę je w ten krąg przewodu. No i co, podniosłem ten i gdzieś sobie wyrzuciłem ten trzeci, ale że tam, dobrze. Wrzucę je tutaj w ten krąg przewodu, o właśnie. Żebym wiedział, że to są te dobre, a nie zepsute. Zaraz. Wydawało mi się, że poleciał gdzieś tutaj, ale chyba mi się tylko wydawało. I nie widzę go. No i gdzieś sobie wyrzuciłem ząb. I nawet nie wiem gdzie, szczerze mówiąc. I prawie $150 poszło się gwizdać. No nic, poszukam jeszcze tu pod płotem czego. Aha, no proszę bardzo, mamy lato. Zemdlał z gorąca. Mam nadzieję, że zanim wrócę, to chłopina dojdzie do siebie. Słuchajcie, nie ma. Ząb po prostu zniknął. Gdzie się podział? Nie wiem. Nie widzę go tu nigdzie. Nie pozostaje nic innego, jak o nim zapomnieć i wrócić na działkę. No bo chyba nie poleciał aż na drugą stronę ulicy, w to raczej wątpię. Nie, niestety nie. Jest już godzina 11, czyli znowu dzień pracy jakby mi się skrócił. No nic. Wobec tego wsiadam do samochodu i jadę. A ten ząb to naprawdę tajemnicza sprawa. Podniosłem drugi, a tamten gdzieś sobie poleciał. Może go znajdę, jak wrócę. Ok, czyli tak, tu mamy naprawione. Wąż do koparki mamy. Dwa zęby też. Aha, dobra, już wyłączam. I już włączam z powrotem. Mam nadzieję, że nie stoję sobie na przesiewaczu. No stoję, ale to jest wszystko włączone, więc nie ma problemu. Dobrze, czyli zacznę od węża. O, i znowu to samo. Kieł wyleciał. Na szczęście jest tutaj. Trochę się próbował schować na ziemi. Dobrze. I teraz przewód. No, słychać jak ciśnienie uchodzi. To jest akurat ten przewód tutaj, taki zgięty. No to najpierw go odkręcimy. Raz. Teraz tu gdzieś ma drugie miejsce przykręcenia. Tak jest. Dwa. Zdejmiemy. I teraz zakładam nowy przewód. O, i już cisza. I tylko go teraz trzeba już przykręcić. Pomimo wielu
ciekawych, fajnych aktualizacji, które miały miejsce do tej pory, i różnego innego bugfixów, różnych innych, przepraszam, bugfixów, tak, nie zrobiono rzeczy, no moim zdaniem ważnych, z ważnych rzeczy nie zrobiono jednej, a z mniej ważnych kolejnej, czyli mamy jakby dwie rzeczy do zrobienia, dwie uwagi do twórców gry, a mianowicie, czego nie naprawiono? Znowu, jak widać po wizycie w mieście, nie mam wskaźników na ruchomym przesiewaczu. Nie wiem, ile tam mam, co tam mam i tak dalej. I w związku z tym, no znowu, wiadomo, sekwencja F5, F9. Mam nadzieję, może inaczej, żeby uniknąć przykrych niespodzianek, to ja wsiądę do koparki i odpalę silnik, bo bywało tak, że robiłem F5, F9 po naprawie i ta sama awaria wydarzała się natychmiast potem, więc wolę sobie w tym momencie uruchomić koparkę. Wyprostować ramię. A czemuż by nie? Wyłączyć silnik. Dobrze. I już wskaźniki mam. Dobrze. Pusto w zasobniku. Będę chciał pozbierać to tutaj, więc dlatego nie wymieniam jeszcze zębów w koparce, ponieważ będę kopał w twardym podłożu, a to oznacza większe ryzyko uszkodzenia zęba. Spróbujmy wobec tego podnieść ramię. I jeszcze mała zmiana perspektywy. Aha. Tak, a może bym najpierw otworzył. No przesunęło mnie chyba troszkę. Ale chodzi mi o to właśnie, żeby sobie tutaj maksymalnie teren oczyścić. No i mamy dwa wiaderka. Pada deszcz. Normalka, lato. No tak, teraz tylko trzeba będzie tutaj zrobić grubsze porządki. Z tego prostego względu, że ja mam tam pełno wiaderek i będę musiał te wiaderka sobie stąd pozabierać. Dobrze, i mamy do niego dwa przewody. Czemu się nie mogę ruszyć? Już się mogę ruszyć. Coś mnie tam zatrzymało. Dobrze, rzucimy je też koło wiaderek. Wiem, że to daleko, ale przynajmniej nie będą się plątać pod nogami. O, tu mogę iść spokojnie. No i teraz trzeba pokombinować. Tu jeszcze troszeczkę jest różnych takich kawałków. I to, myślę, trzeba będzie zrobić łopatą. Mimo padającego deszczu. Teraz może jeszcze zanim to zrobię, to zobaczę sobie gdzie. No gdzieś tu bym chciał mieć ten przesiewacz. Czyli krótko mówiąc, będzie stać fajnie. Ten kawałek muszę zgarnąć. O.
O, właśnie. I jeszcze raz. O, i wiaderko pełne, tak? I już się nie muszę zastanawiać, czy ono jest pełne, czy ono pełne nie jest. To oczywiście na płucznię ręczną wszystko idzie. Stąd też brałem wiaderka stąd, bo to są wiaderka, które są przeznaczone, można powiedzieć, jakby do płuczni ręcznej. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, które są które, ale tak dla porządku. Dobrze, tutaj ten kawałek bym zgarnął. Jest już po 18 i nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł pracować. A właśnie, słuchajcie, nie mam świateł. Okazuje się, że ja tu pracuję głównie za dnia. W nocy rzadko kiedy już ręcznym sprzętem. Dobrze, chyba jest miejsce na nasz przesiewacz. No i teraz będą akrobacje motoryzacyjne, bo po pierwsze będę musiał tak zaczepić przesiewacz. Jak ja to zrobię? Chyba tak. Aha, dobra. Ej! No! To zrobiłem teraz super numer. Ale może uda się stąd wyjechać. Wytaszczyć się stąd. Oczywiście, do tyłu i jeszcze raz. Do tyłu i jeszcze raz. Jedź. Nie do przodu. Bok. W lewo. Prawo. Lewo. No to do przodu spróbujmy. I w lewo. Przesiewacz stoi na drodze. No to. Ach! Dobra, spróbujmy w takim razie tędy. Jeszcze raz. Się. Okej, okay, dobra. Obrócę się. Dobrze. Teraz do tyłu. Stop, 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 stop. Ale sobie narobiłem teraz. No tak, spiąłem się z przesiewaczem. Na co mnie to? Spiąłem się z przesiewaczem. Co mi wcale teraz nie pomoże. O! No nie, no to tak, nie tak miałem to zrobić. Trochę mi się klawisze pomyliły, szczerze powiem. Dobra. Okej, tak. I do przodu nie da rady. No to w takim razie zaraz, zaraz, zaraz. Tak. I do tyłu, do tyłu, do tyłu. Odpiąć się od niego. Do tyłu. I jeszcze trochę. I do przodu. I udało się. Dobra. Tylko, że teraz będę potrzebował koparki. Żeby sobie mobilny przesiewacz wytaszczyć. Dobrze, i chciałbym powiedzieć, że jest dobrze, ale nie jest dobrze z tego prostego względu, że
Mam go teraz odwrotnie niż bym go chciał mieć. Okej, teraz mam go chyba dobrze. No bo to on jakoś tą stronę powinien stać, zaraz zobaczę. Czy mam go odwrotnie? Nie, mam go teraz odwrotnie, ale to nie szkodzi, bo ja go sobie teraz podczepię już, mam nadzieję. I się z nim obrócę. No, albo jeszcze raz go spróbuję obrócić. Koparką tym razem. No teraz to mi poszło super, chciałem powiedzieć. Znaczy nie poszło tak super do końca, ale źle też nie poszło. Do końca źle. To teraz muszę go podnieść. Prawie się udało. Nie, na 100% się udało. Udało się na 100%. Tak to miało wyglądać od samego początku i tak to wygląda. No to dobrze, to teraz w takim razie tutaj jeszcze raz zmiana widoku. Bo ramię chciałbym teraz wyprostować całkowicie. Tak, i teraz dopiero się ustawić i ramię zgiąć. Okej. I w takim razie będę musiał próbować przejechać teraz tam na górę. Może uda mi się nie zahaczyć samochodu. Czy to będzie tu? Czy to już jest tu? Nie, to jeszcze nie jest tu. To jest prawie tu. No, zobaczmy. To jest tu. Przy wyprostowanym ramieniu, przy zrzuconym całkiem w dół, powinienem w miarę trafiać. No dobra, wykonajmy próbę. Siedemnaście. Czyli jeszcze nie do końca. Zobaczmy złychy widok. Dobrze, może ewentualnie
Może ewentualnie tak. Zobaczymy teraz. Aha, jeszcze będę musiał tutaj... 46, jeśli dobrze widzę. 68, 22%. Idealnie. Idealnie w takim razie. Siedemdziesiąt dziewięć, no, czyli tylko 11%. No to zaraz trzeba to będzie naprawić. Trudno wyczuć, szczerze mówiąc. A może tak? A, to i tak będzie 100, no tak. No dobrze, okej. To nie tak, to teraz to dopiero nam się przyda szybkie przechodzenie. Tak, teraz trzeba będzie przetransportować jeszcze cysternę. Zaraz zobaczę. A może trochę bliżej. Tu będzie dobrze. A ja sobie teraz stąd wyjadę. Najlepiej chyba tędy. I oczywiście pojadę dookoła po słupkach, a jakże, bo już teraz to szybkie przesiadanie się, szybka obsługa maszyn będzie mi naprawdę potrzebna. Stój! Okej. O, i teraz mogę zupełnie spokojnie przesiadać się między maszynami, ale przy okazji zrobił nam się wieczór, więc nie będę już dzisiaj kopał. Krótko mówiąc, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak zwykle zapraszam do polubienia, subskrybowania, komentowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.